Już dawno żadne sportowe wydarzenie nie elektryzowało kibiców tak jak piłkarskie derby Czeladzi. Pojedynek pomiędzy Górnikiem Piaski a MCKS-em Czeladź zapowiadany był już od bardzo dawna poprzez takie transparenty, rozwieszone zarówno w dzielnicy Piaski, jak i w centrum naszego miasta. Piłkarskie święto rozpoczęło się jednak nie o godzinie 17, kiedy to zabrzmiał pierwszy gwizdek arbitra, ale dużo wcześniej. Kibice MCKS-u punktualnie o godzinie 15:30 zebrali się pod halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, by stamtąd wspólnie wyruszyć na stadion Górnika, nie szczędząc przy tym dopingu swojej drużynie. Kibice drużyny z Piasków zebrali się na stadionie godzinę przed meczem, by przywitać swoich piłkarzy już podczas rozgrzewki, czym na pewno dodali im pewności siebie przed pojedynkiem z lokalnym rywalem. Ostrożnie do wyniku meczu podchodzili natomiast trenerzy zespołów. Przygotowywaliśmy się do tego meczu bardzo solidnie, całą rundę jakby nie było, dosyć dobrą, udaną. Oczywiście ten mecz ma swoje prawa, tamten mecz na jesień nam się totalnie nie udał, nie ułożył, pomimo tego, że byliśmy również w takim gazie, no jednak niestety przeciwnik był lepszy. Złożyło się na te różne rzeczy, natomiast dzisiaj myślimy tylko o tym meczu dzisiejszym przed własną publicznością. Mamy nadzieję, że się po prostu zrewanżujemy. Jak to derby? Rządzą się często swoimi prawami. Na pewno Piaski będą chciały zrewanżować się za tamtą porażkę w tamtej rundzie. My przystępujemy do meczu jak praktycznie do każdego w tej rundzie. Wiemy, że mamy ją troszkę nieciekawą, nie bardzo udaną. Na pewno faworytem są Piaski. My liczymy na jakąś niespodziankę. Chcemy zagrać dobry mecz, chcemy zagrać dobrą piłkę, dającą radość, zwłaszcza tym młodym chłopakom. Dobrze, że takie mecze są, bo jest to jakieś rozmaicenie tej czasem szarzyzny w naszej lidze. I jest to jakieś święto i w Czeladzi, i myślę też nie tylko w Czeladzi, dla zespołów, dla chłopaków, dla kibiców. Także dobrze, że te derby się odbywają. Faworytem spotkania był zespół Górnika, który zajmował przed tym meczem wysokie drugie miejsce w lidze. Jak powiedział nam drugi trener zespołu z Piasków, zawodnicy są świadomi tego, że faworyt ma trudniejsze zadanie do wykonania. Zapewniał jednak, że piłkarze poradzą sobie z presją. Punktualnie o godzinie 17 rozpoczęło się piłkarskie święto Czeladzi. Co ważne, trwało ono nie tylko na boisku, ale także na trybunach. Kibice od samego początku spotkania zadbali o fantastyczną atmosferę. Na płycie boiska w pierwszej połowie trwały piłkarskie szachy. Wzajemne próbowanie przeciwnika, dużo walki i gry na granicy przepisów. Co potwierdzili trenerzy zespołów w przerwie spotkania. Jak na derby przystało twardy, zdecydowany mecz z kilkoma dobrymi okazjami i dla Piasków, i dla nas. Może to nie były jakieś stuprocentowe sytuacje, ale były zalążki sytuacji bramkowych. No myślę, że na razie wynik jest sprawą otwartą. Przede wszystkim jest dużo walki, dużo biegania, mało sytuacji. Nam ta gra, powiedziałbym, nie układa się. Chcieliśmy troszeczkę dłużej przytrzymać tą piłkę, chcieliśmy nią grać. Jednak zespół CKS-u gra dosyć ostro, pressingiem i dodatkowo też to boisko, które jest dosyć nierówne, utrudnia nam to. No i niestety tych sytuacji nie było praktycznie może poza jedną Pawła Śmiałowskiego. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie ta gra będzie troszeczkę inaczej wyglądała, że będziemy się dłużej utrzymywali przy piłce i że będziemy stwarzali sytuacje bramkowe. Po pierwszej połowie było 0-0. Druga połowa wyglądała podobnie. Kilka dobrych akcji ze strony obydwu zespołów nie przynosiło efektu w postaci bramki, której domagali się kibice. Z każdą minutą wydawało się, że remis, i to bezbramkowy, jest nieunikniony. Wtedy to nastała 88. minuta i ku uciesze fanów Górnika Piaski Michał Strojka wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem MCKS-u i skierował piłkę do bramki. Jak się później okazało, była to bramka dająca 3 punkty gospodarzom. Jakieś fatum w tej rundzie, jakieś fatum niesamowite wisi nad nami, bo to jest chyba trzeci czy czwarty mecz przegrany w samej końcówce. Już nawet w doliczonym czasie z Podlesianką i ze Szczakowianką. Dzisiaj w samej końcówce, 88. minuta. Fatum, bo uważam, że nie zasłużyliśmy na tą przegraną. Walczyliśmy jak równy z równym. Nie mam pretensji do zespołu. Chłopcy włożyli niesamowity wysiłek w ten mecz. I uważam, że remis byłby sprawiedliwy. Jak wychodzi, to wychodzi wszystko, a Piaskom w tej rundzie wychodzi wszystko na mało.
Nie chcę się to nieszczęście od nas odwrócić, bo uważam, że taki splot nieszczęśliwych wypadków, trudno kogoś winić za tą bramkę. Żal, straszny żal, smutek, bo przy tylu kibicach, przy tej oprawie, przy tej atmosferze meczu naprawdę uważam dobre zawody, dobry mecz, na dobrym poziomie sprawiedliwym byłby remis. W dużo lepszym humorze był oczywiście trener gospodarzy, bo ten wynik pozwala realnie myśleć o awansie Górnika do wyższej ligi. Na pewno bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo ono nas przybliża do drugiego miejsca w tabeli, a też udało nam się zrewanżować drużynie CKS-u i wygrać też 1-0. Także na pewno się bardzo z tego cieszymy. Pomimo, że tylko jedna drużyna wyszła zwycięsko z tego pojedynku, szkoleniowcy wspólnie podkreślili, że doping kibiców był czymś niesamowitym. Super atmosfera, zarówno naszych kibiców, jak i kibice CKS-u stworzyli dzisiaj fajną atmosferę. Trzeba przyznać, że doping był kulturalny przez pełne 90 minut, także rzadko się to też zdarza. I mam nadzieję, że zostanie to zauważone w mieście, że jest zapotrzebowanie na piłkę i to nie piłkę w piątej lidze, tylko też na wyższym szczeblu. Mam nadzieję, że to zauważą ludzie w mieście. Jest dobrze, ważne, że są trzy punkty na piaskach. Trzy punkty zostają na piaskach i tyle nas cieszy. I o to chodzi właśnie. To zostaje z nami. Należy im podziękować, pogratulować, że potrafili się tak świetnie zorganizować, tak licznie przybyli. To jest święto grać przy takiej publiczności, przy tylu widzach. To jest naprawdę coś niespotykanego, nawet w dużo wyższych ligach. Życzyłbym sobie, żeby takie oprawy były w wielu meczach. Może we wszystkich nie jest to możliwe, ale naprawdę trzeba im podziękować i pogratulować, że potrafili tak kulturalnie dopingować, bez żadnych wulgaryzmów. Świetna oprawa. Ja tylko żałuję, że nam się nie udało zdobyć chociażby punktu przy takiej oprawie. Straszny żal. Żal również ze względu na to, że derby odbywają się tak rzadko, bo już dawno w Czeladzie nie było tak gorąco. I co ważne, gorąco nie ze względu na brutalne zagrania piłkarzy czy bijatyki na trybunach, ale ze względu na emocje, jakich dostarczyli wszyscy obecni na stadionie Górnika Piaski.